Mówię. Na 11 się umawiamy, jest za 15 i wielkie zdziwienie, już jesteś? Tak. 11 to jest 11. Ale łopie przypójdzie, o Jezus. Już się boję. Nie daruję jej tego. Umawiamy się, to się umawiamy, tak? Ja nie wiem. 10, 11, 11, 10. Przyjedzie? No tak, najlepiej, nie? Dobra, korzystając z okazji, że będę miał chwilę czasu, tak mi się wydaje przynajmniej. 33 lata, stary kawaler, nie ma co się oszukiwać, nie ma co ściemniać. Przyjechałem do Polski na urlop, czyli ostatni vlog był z urlopu, później byłem w Niemczech 3 tygodnie i teraz znowu jestem w Polsce, tak? Wczoraj miałem urodziny. Dziękuję za wszystkie życzenia pod tym vlogiem. 33 lat, o już jestem. Człowiek się umawia na 11, konkretnie przyjeżdża za 10, tak? Bo myśli, że wszystko będzie dopięte na ostatni guzik, że nie, nie może być, a później jest tylko pretensja. Hej! Słyszałam wszystko. No? Hej. Hej. Przerwałaś mi? Co? W moich podsumowaniach 33-letniego życia starego kawalera. Słuchaj. To jedziemy na razie do tego sklepu i później jeszcze tu wracamy? No. Zrobimy am. Czemu się umawialiśmy na 11 i przyjechałem za 10? Jesteś zdziwiona, że jestem. No bo ja zawsze jak piszę się komuś między 11 a 12, to jest bliżej 12. Albo tak w połowie, to jest za 30, a ty... No, a ja nie ten. Ekran mi polizały. I tak, jak już mówiłem, wczoraj miałem urodziny, spędziłem miło czas. Kto to ma urodzinki? Kto to ma urodzinki? Dobrze, słuchajcie, unboxing. Tutaj. Proszę bardzo. Chyba jeszcze stary nie jadł takich dobrych rzeczy. Jedna porcja dla jednej osoby, druga dla drugiej. Romantyczny wieczór we dwoje. Co to mógłbym dostać? Co to mógłbym dostać? Co to mógłbym dostać? Co to mógłbym... Dobra, odpakuj to po prostu, chłopie. Słuchajcie. Ale torebka oczywiście z jakichś imienin tam schowana do szafy. Jeszcze się przyda, dobrze. Unboxing. Dziękuję. Słuchajcie, Robert Gałka, hrabia tom pierwszy, tom drugi. Ja generalnie nie lubię dostawać niespodzianek. Ktoś mi się pyta, co chce, po prostu mówię, że chcę to i dostaję, także nie ma później rozczarowania. Jak przeczytam, to na pewno dam znać. No i tyle. Arigato! Dziękuję. Tak? Jeździ się po świecie. Tak? Chyba widelcem trzeba będzie jeść. Cyk. Słuchaj, jadłem parę razy sushi z Lidla, tak? Człowiek też chce spróbować tej światowej kuchni, ale no, to nie ma podjazdu. Kupiłem sobie ubrania, sweter i kurtkę.
i tam jakiś prezent siostrze. Wszyscy w maseczkach, ja nawet zapomniałem, że trzeba maseczki w jednym sklepie. Dopiero jak z niego wysiadłem praktycznie, to uświadomiłem sobie, że nie mam maski na twarzy. Sikała. Jest psem, tu sika. Co ma robić? Znaczy teren. Tak? Dobra. Czas na podsumowanie. 33 lata, czyli fajnie jakby człowiek wyciągnął jakieś wnioski z życia. Można to sprowadzić do tego, że życie nie jest łatwe. Chodź tutaj. Chodź tu. No źle. Nie, nie chcą przyjść, mądre są. Co chcesz? Kupę robi. Podsumowanie 33-letniego życia. Pies zrobił kupę? No chodź tu. Jak podsumujesz 33 lata życia? Lipa, co? Lip. Stary kawaler, 33 lata. Takie są fakty, nie ukrywajmy tego. Nie bójmy się tego powiedzieć. 8 lat praktycznie spędzonych w Niemczech za granicą. Jakieś tam cele życiowe, powiedzmy, osiągnięte, materialne. Więc człowiek, wiadomo, ma takie refleksje, że nie tylko pieniądze, ale też fajnie było móc się z kimś dzielić tym całym materialnym światem. Ale jedno, no nie oszukujmy się też, tak? Pieniądze są ważne i tutaj nie ma co gadać w tej kwestii. Szczególnie jak wracam do Polski, no to odczuwam to i widzę na każdym kroku, że nawet jak wszedłem teraz do sklepu, żeby kupić tam siostrze jakieś kolczyki, no to wszedłem sobie w dresiku normalnie. To już te spojrzenia były takie, no, wiecie. Ale ja lubię takie sytuacje, nigdy staram się nie obnosić z jakimiś pieniędzmi, nawet jeżeli mam w danym momencie trochę więcej, bo pamiętam czasy, kiedy nie miałem tych pieniędzy i starałem się nigdy nie oceniać ludzi pod kątem takim materialnym. Także gonimy za tymi materialnymi rzeczami. Później się okazuje, że nie mamy z kim się nimi cieszyć, dlatego co jakiś czas warto się zatrzymać i zastanowić się, co jest tak naprawdę w życiu ważne, bo możemy mieć pieniądze, ale później okaże się, że zostaliśmy sami, nie mamy rodziny. To takie smutne też później jest. Wiadomo, w drugą stronę też nie będzie pieniędzy, będzie rodzina, to też te problemy będą się pojawiać. Pandemia jest też takim okresem, gdzie możemy sobie uświadomić pewne rzeczy. Chociaż zobaczcie, no tyle to już trwa i przecież jedno to, co podają nam w telewizji, a drugie, no to widzimy, no nikt nikogo nie zna, kto jest chory. Każą nam chodzić w tych maskach. To jest dla mnie też takie. Im dłużej to trwa, tym mniej w to wierzę.
Zakładałem, że będę za granicą do 30. Już 3 lata dłużej niż zakładałem. Ale to nie jest też takie łatwe zjechać, bo tutaj mam jakąś stałą kwotę. Przyzwyczaiłem się do jakiegoś standardu życiowego. Później ciężko tutaj wrócić. Tak naprawdę wyjeżdżając do Niemiec zaczynałem od zera. Po 8 latach w Niemczech tak naprawdę już coś tam, jakąś stabilizację mam i teraz wracając do kraju, no może nie będę zaczynał od zera, ale znowu szukanie pracy i tak dalej, to paradoksalnie czuję się tak, jakbym chciał wrócić, to tak jakbym wyjeżdżał wtedy do Niemiec, że znowu w nieznane. Ale nie chcę się też obudzić w wieku 40 lat, będąc za granicą i będąc samemu z pieniędzmi na koncie. Dlatego nagrywa się? Chodź tutaj. Oto. No co? I tak to jest właśnie. Mogę powiedzieć, że na ten moment wszystkie cele, które sobie założyłem, osiągnąłem, jeżeli chodzi o takie materialne rzeczy. No i teraz chyba myślę pomału, żeby, nie wiem, jakoś zwolnić czy się ustatkować. No nie chcę też tutaj mówić jakichś deklaracji wielkich. Fajne jest to, że jak człowiek się wychowa w jakichś skromniejszych warunkach, to później, jeżeli te pieniądze nie mają wpływu jakiegoś takiego, że wiecie, no, ja tu nie mówię o milionach czy coś, ale no nawet niech będzie, że zaczniesz zarabiać w euro, no to też łatwo po prostu się zepsuć. Ciężko jest być tym samym człowiekiem cały czas, jeżeli kolejny raz. Co? Też nie da pogadać. To może i dobrze, bo człowiek głupa tego. Po prostu ważne jest w życiu to, żeby zachować balans, że nawet jak się pojawią jakieś pieniądze, no to żeby starać się być może nie cały czas tym samym człowiekiem, bo też ważne, żeby się rozwijać, ale żeby pamiętać zawsze, skąd się pochodzi i jak było na początku, że te pieniądze nie zawsze się pojawiają i że dzisiaj jeździ się, nie wiem, Audicą, a za chwilę możesz jechać jakimś starym, innym autem. Ale to najważniejszy jest człowiek, tak? Że to jesteś zawsze ty, czy w takim, czy w innym aucie. I nie ma też co oceniać, wiadomo, że i tak tego nie unikniemy. Ale ja się cieszę, że jestem taki, jaki jestem. Nawet jeżeli osiągnąłem jakieś tam swoje cele materialne i nawet jeżeli z perspektywy innych osób, czy moich znajomych, może mi się wydawać, że ja się zmieniłem. Po prostu postrzeganie mojej osoby się zmieniło. To bardziej o to chodzi. Smutne jest to, że im człowiek jest starszy, tym te materialne rzeczy stają się ważniejsze i tworzą się podziały pomiędzy ludźmi. No ale tego już nie unikniemy, po prostu takie jest życie. Jeden drugiemu zazdrości, kobiety, mieszkania, auta. I wieloletnie przyjaźnie później się rozpadają. I uważam, że nawet jeżeli to z boku inaczej wygląda, że pieniądze jakoś mnie nie zepsuły i jestem cały czas takim samym człowiekiem, jakim byłem. Zmieniły się na pewno moje jakieś tam cechy charakteru.
dojrzałem, na pewno doświadczenia życiowe sprawiły, że może mniej się uśmiecham, ale po prostu ja też nie lubię zakrzywiać rzeczywistości, zniekształcać jej. Staram się żyć w jakiejś tam zgodzie sam ze sobą. Jak jest źle, to jest źle, nie uśmiecham się sztucznie. Jak jest dobrze, to też staram się to pokazywać, nie na zasadzie, że się chwalę, tylko po prostu. A z drugiej strony nie widzę w tym też nic złego, że jeżeli ktoś dojdzie do czegoś własną ciężką pracą, to nie mógłby się pochwalić, bo to jest możliwa jedyna zapłata za ciężką pracę i za jakieś tam wyrzeczenia. Gorzej dla mnie, jeżeli ktoś się chwali, czy chce zaimponować, nie wiem, czymś, do czego sam nie doszedł, tylko zostało mu na przykład dane, czy chociaż ja też nie mam z tym problemu. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć, co będzie za 5 lat. Możliwe, że będę nagrywał kolejny vlog urodzinowy, pracując cały czas za granicą, a może już będę w Polsce. Zobaczymy, sam jestem ciekawy. I co, dziękuję, że oglądacie, dziękuję, że jesteście. Kanał jakoś może się nie rozwija w zawrotnym tempie, bo ja robię też długie przerwy, ale są też rzeczy, o których jakby nie chcę mówić na kanale i nie zawsze jest tak, że mogę sobie pozwolić na takie nagrywanie, a poza tym z drugiej strony też nie chcę nagrywać na siłę, jak nie mam potrzeby. Kiedyś nagrywałem więcej, może to świadczyło o tym po prostu, że miałem więcej czasu, miałem większą potrzebę, a teraz jakby też muszę podzielić ten czas no jeszcze dla kogoś. Także myślę, że im mniej filmików, tym fajniejsze rzeczy w moim życiu. A im więcej filmików, to oznacza, że mam więcej czasu. Teraz jestem tydzień na urlopie. Odpoczywam, regeneruję siły. No i fajnie.